Hej dzieciaki, cześć, witajcie, z tej strony Sylwia. Dzisiaj zapraszam Was do lecznicy zwierząt. Tam spotkamy bardzo miłą i bardzo profesjonalną panią weterynarz. Jaki zwierzęcy pacjent ją dzisiaj odwiedzi? Zaraz się tego dowiecie. Zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał, a ja Was zapraszam do oglądania. Od rana niby taki spokój. Sprawdziłam wszystkie moje zwierzaki. Małe kotki czują się dobrze. Piesek ze złamaną łapką również. O, chyba dzisiaj będzie spokojny dzień. Żaden pacjent mnie nie odwiedzi. Czego bardzo się cieszę. Nie to, że nie lubię tego zawodu. Kocham bycie weterynarzem, ale chciałabym, żeby wszystkie zwierzaki były zawsze zdrowe. Halo, halo, pomocy, pani weterynarz! Czy jest tutaj jakiś lekarz? Potrzebuję pilnej pomocy dla mojego kochanego małego pieska. Kompletnie nie wiem, co mam zrobić. A, pomocy, pomocy, pani doktor! Doktor, o, na całe szczęście jest pani tutaj. Co się dzieje, Barbie? Jejku, ale masz przestraszoną minę. Barbie, mów szybko, co się dzieje? Coś złego? Nie, chodzi o mojego pieska, znaczy nie wiem, czy coś złego, ale ona zaczęła chodzić. Zaraz na świat przyjdą małe pieski, a ja kompletnie nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. Szybko za mną, pani weterynarz, tutaj jest mój pies. Barbie, spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Twoje krzyki i panika w niczym tutaj nie pomogą. Poza tym takie porody trwają czasami kilka godzin. No gdzie jest ta kochana mała suczka, która niedługo zostanie mamusią? Już kochana, załatwiłam pomoc. Pani weterynarz na pewno cię zaraz obejrzy i coś wymyśli, bo ja kompletnie nie wiem, co mam zrobić. No już, już, kochana, spokojnie. Dam moją małą pacjentkę. Pozwól, że cię teraz zbadam. Oczy w porządku, nosek również. Jesteś zdrowa i widzę, że przyszykowana i gotowa, aby zostać psią mamusią. O, widzę, że bóle są już coraz to mocniejsze. Barbie, czy było przeprowadzane USG? Wiadomo, ile szczeniaków się narodzi? Nie, pani doktor, nie. Żadnego takiego badania nie było zlecane, aby wykonać. Nie mam pojęcia, czy będą ich 2, czy 3 szczeniaczki, czy może nawet 5. O, to by była katastrofa. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że szczeniaczki będą całe i zdrowe. Barbie, ja cię proszę, jesteś u lekarza, nie panikuj tak. To jest bardzo nie w porządku. Zwierzęta się wówczas stresują. O, ale ja też się tak strasznie stresuję. To może sobie usiądź tam na moim krześle i odpocznij. Nie, nie zostawię mojego psiaka ani na chwilę samego. No dobrze, no to chodź teraz ze mną. Psem nic złego się nie dzieje. Widzisz, ona dobrze wie, co zaraz będzie ją czekało. Zobacz, podłożę jej tutaj taki specjalny kojec. W nim będzie jej naprawdę wygodnie. O, zobacz, już wchodzi do środka. Wie, że to jest dla niej. Widzisz, moja kochana, tutaj masz profesjonalną opiekę. Pani weterynarz na pewno ci pomoże. Nie, nie bój się. Ja będę stała tam obok. Niczego się nie obawiaj. Nie odstąpię cię ani na krok. Jesteś moją kochaną psinką. Tak się cieszę, że niedługo zostaniesz mamą. Uhu. Ciekawe, ile szczeniaczków będzie małych. Sama się czuję, jakbym miała nią zostać. I doktor, pani weterynarz, chyba już się zaczyna ten poród. Mój piesek strasznie zaczyna jęczeć, skomle i piszczy. Czy to ją będzie bardzo bolało? No wiesz, Barbie, no poród jest bolesny, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. To coś może pójść nie tak? Nie, Barbie, obiecuję, wszystko będzie w porządku. Poza tym codziennie przyjmuję takie porody, czy to u piesków, czy u kotków. Ostatnio nawet widziałam, jak małe chomiczki się rodziły. Spokojnie, spokojnie, kochana. Nie ruszaj się tak, nie wierzgaj się tak w tym końcu. Musisz tam pozostać. Zaraz wszystko będzie w porządku. Ojejku, Barbie, chodź tu, szybko musisz to zobaczyć. Chyba zaraz urodzi się pierwszy piesek. Tak, tak, już go widzę. Spokojnie, spokojnie. Ja wiem, stresujesz się, ale
już zaraz zostaniesz mamusią. Musisz po prostu tak troszeczkę kucnąć, schylić się na łapkach. O, ja cię, Barbie, zobacz na to! Dwa psiaki się urodziły! To są chyba bliźniaki. Wyglądają zupełnie jak ich mamusia. Moja kochana psinko, gratuluję! Zostałaś mamusią! Jestem taka szczęśliwa! Jakbym sama nią została, byłaś taka dzielna! Gratuluję ci! Masz teraz bliźniaki! Jeden z nich wygląda zupełnie tak jak ty, a drugi ma nieco ciemniejszą sierść. Kruszynki na pewno są bardzo, ale to bardzo przestraszone. Zabiorę taki mały ręczniczek i wyciągnę pierwszego pieska. Zobaczcie, tutaj ma nawet serduszko. Ojejku, nie bój się, maluszku, zaraz się tobą zajmę. A teraz wyciągnę ciebie. Chodź tutaj. O, wspaniale. Jeszcze wytrę tego psiaka i teraz mogę już je zaszczepić. Mierzenie, ważenie, szczepienie. Wszystko to musi być zrobione i to po kolei. Ale te maluszki są słodkie, prawda? Dawno nie widziałam takich prześlicznych szczeniaczków. Nie bójcie się i zostańcie tutaj, nie ruszajcie się nigdzie. Co jest? Co jest, kochana? Co się dzieje? Ojejku, ty jeszcze rodzisz? Jak to możliwe? Już myślałam, że koniec, że tylko te bliźniaki przyjdą na świat. Pani doktor, pomocy, niech pani doktor tutaj szybko przyjdzie. To jeszcze nie koniec porodu, chyba będzie jeszcze więcej szczeniaczków. Pani weterynarz. Ale jak to? Naprawdę? Ojejku, widzę faktycznie, widzę po tobie, że znowu będą szczeniaczki. Nie, spokojnie, oddychamy. No już, nie panikuj tak. Będziesz mamusią, będą trojaczki, a może jeszcze jakieś kolejne bliźniaki. No dalej, kochana, dalej, rób co w twojej mocy. Powoli, tak jak poprzednio. Ja cię pogłaskam, a ty kucniesz na swoich nóżkach, tak? To zaczynamy. 3, 4. O, ja cię, faktycznie, trzeci szczeniaczek. Chodź tutaj do mnie, kruszynko. Jaka mała, słodka dziewczynka. Zobaczcie, ale strasznie jest jej zimno. Chyba musimy ją troszeczkę jeszcze pogłaskać. Muszę koniecznie z bliska zobaczyć te szczeniaczki. Ale słodziaki, już nie mogę się doczekać, kiedy zabiorę je do domu i będę mogła się nimi zaopiekować. Są takie malutkie i bezbronne. No ale będę musiała znaleźć dla nich jakichś nowych opiekunów. Barbie, jak chcesz, to możesz zostawić u mnie ogłoszenie, że szukasz nowych opiekunów dla psiaków, a ja pomogę ci wybrać odpowiednich ludzi. Ale teraz jeszcze zajmijmy się twoim psiakiem. Wiesz co, ona jest wykończona, należy jej się długi, ale to długi odpoczynek. Kochani, spodobał wam się ten odcinek? Spodobały wam się te małe psiaki? To koniecznie zostawcie kciuk do góry i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli lubicie przygody Barbie. Macie w domu pieska, albo kotka, albo inne zwierzę? To napiszcie o tym na dole. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Pa, pa!